serdecznie witamy nasz zespół MZKS Lechie Dzierżoniu. Jezus, to była błąd, ja nie wiem co. Słabsze zawody graliśmy, dzisiaj na pewno nie układał się mecz po naszej myśli, dużo było przypadkowości, nie potrafiliśmy się utrzymać przy piłce. No, na porażkę może nie zasłużyliśmy, ale z tym, że dzisiaj graliśmy naprawdę jedne ze słabszych zawodów w rundzie, trochę przykro, bo tak zakończyliśmy rundę porażką na swoim boisku, to już jest czwarta porażka w tej rundzie. No nie wiem, będziemy musieli się zastanawiać, co się stało i myśleć o następnym meczu, żeby zakończyć w ogóle jesień, bo jeszcze gramy jeden mecz rundy wiosennej, żeby odnieść zwycięstwo i poprawić nasze nastroje przed zimą. W sumie graliśmy tak, jak chcieliśmy. No, to, co przeciwnik robił, to było pod nasze dyktando i do tego się spodziewaliśmy, że drużyna ta umie grać technicznie, jest poukładana i w związku z tym zagęściliśmy własną połowę boiska, czekając na kontrę. Jedna z takich kontr wyszła, później wybroniliśmy do końca. I co, no jesteśmy szczęśliwi, bo ta zdobycz nasza punktowa jest naprawdę duża. Nie spodziewaliśmy się, że będzie aż taka. I co, wypada tylko pogratulować drużynie, chłopakom za naprawdę wielką ambicję i chęć wygrania właśnie. Początek tragiczny, przegrywaliśmy po 5, byliśmy drużyną na piątkę, już się śmiano z nas, natomiast opanowaliśmy to w ciągu 6 tygodni i zaczęliśmy zdobywać punkty. Na dzisiaj jest 25 punktów, jest to bardzo dużo. Myślę, sam się chyba nawet nie spodziewałem, że aż tyle jesteśmy w stanie zdobyć. Momenty były, kilka meczów zagraliśmy naprawdę nieźle, z dużym zaangażowaniem i nawet takim pomysłem na grę. No, ale zdarzały nam też się wpłatki, słabsze mecze, między innymi tak jak dzisiaj, gdzie no, nie potrafiliśmy udokumentować nawet tych sytuacji, już nie mówię nawet tej kultury piłkarskiej, tych umiejętności naszych, ale przede wszystkim stworzone sytuacje powinno się wykorzystywać. I skończyło się tak jak teraz, czyli na 24 punktach w środku tabeli, a nasze no, takie prognozy i cele były dużo wyższe. Liczyliśmy, że będziemy wyżej i ta zdobycz punktowa też będzie zdecydowanie większa. O godzinie 13:15 gorąco i serdecznie zapraszam.